Z nami rodzice naszego mistrza świata, Grzegorza Łomacza. Pytanie do Państwa, jak Państwo reagowali na sukcesy syna? Różnie. Zwłaszcza podczas tych meczów, kiedy no przed telewizorem cała Polska tak naprawdę zasiadała. Jak to u Państwa było w domu? Jakie tam emocje towarzyszyły temu wszystkiemu? Generalnie tych emocji nie ma takich słów, żeby je opisać. Krótko mówiąc, były tak przeróżne i skrajne czasami, że czasem brak słów, żeby je opisać. Także proszę od nas tego nie wymagać. Teraz nawet tata opuścił mecz i już nie oglądał do końca. O, nawet tak się zdarzyło. Ten, który tak słabo wypadł. W drugim secie odszedłem od telewizora i go do końca nie oglądałem. A bywa tak, że na przykład podczas oglądania jakichś spotkań siatkarskich, jakieś błędy typu o Jezu, jak ta piłka poszła, gdzie, nie tak, inaczej, taki od razu jakieś trenerskie wskazówki też się odzywają? No człowiek zawsze ma jakieś swoje spostrzeżenia i zwraca uwagę na to od strony fachowej mniej więcej. I wtedy widzi jakieś niedociągnięcia albo dobre zagrania, ale mi to dopiero z czasem można sobie powiedzieć, jak uważam albo jakie miałem na to zdanie. No. I tak jak w ostatnim meczu Grzegorz już powiedział, że już był pewny, że będą mistrzami świata. Tak samo było w domu? No, nie do końca. Po wyniku można było tak sugerować, ale widać było, że są naprawdę mocno skoncentrowani, zwarci i wierzyli w to, że to będzie ich. No. Ja tak przynajmniej to odbierałem. No to było widać, ale zawsze wiemy z doświadczenia, że bezpiecznych przewag nie ma. I że do końca trzeba być skoncentrowanym i do końca grać. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, ale całym sercem wierzyliśmy, no i udało się. Jest super. Po tym meczu z Amerykanami, który był, uważam, chyba decydujący, twierdzę, że bardzo fajnie wytrzymali to i wtedy uwierzyli, że jak z Amerykanami wygrali, to już nikt im nie przeszkodzi. Ja miałem zawsze takie powiedzenie, że jak chcesz, jedziesz na zawody i chcesz je wygrać, to musisz grać tak, jak się da, byleby osiągnąć cel. A jak się chce wygrać, to trzeba liczyć, że każdego trzeba ograć i wtedy mówi, czy to będzie wcześniej, czy później, to każdego trzeba walnąć i się wygrywa wtedy. Dziękujemy bardzo. Samych dalszych sukcesów, pociechy z syna, samych radości, żebyśmy jeszcze mieli wiele szans, aby tak właśnie się mniej więcej wspólnie spotkać i żebyśmy trzymali wszyscy razem kciuki. Dziękujemy, gratulujemy. Dziękujemy bardzo.